taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Opłatek, świąteczne potrawy, wspólne kolędowanie są nieodzewnymi elementami świąt Bożego Narodzenia. W naszym mieście jest jeszcze jedna tradycja, bez której nie można byłoby poczuć magii świąt Bożego Narodzenia. To wspólna Wigilia Miejska. Święta spędza się w gronie najbliższych osób. Nasze społeczeństwo lokalne także tworzy jedną wielką rodzinę. Zapraszam wszystkich mieszkańców Łomży na 20 grudnia na godzinę 15 na Starym Rynku odbędzie się wspólne kolędowanie. Będziemy mogli podzielić się opłatkiem, złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym wszystkich mieszkańców naszego miasta, naszej Łomży i naszej ziemi łomżyńskiej zaprosić na naszą doroczną wieczerzę wigilijną na placu naszego miasta. Na tym placu, który łączy wszystkich mieszkańców naszego miasta, ale i tej ziemi, z której pochodzą, ziemi łomżyńskiej, będziemy dzielić się chlebem, symbolem Chrystusa, Jego miłości. Będziemy sobie składać wzajemnie życzenia. Ten plac, plac łomżyński, nas wszystkich połączy. Razem z panem prezydentem Chrzanowskim chciałem i ja zaprosić was, drodzy łomżynianie i drogie łomżynianki, na ten wieczór wigilijny, na dzień 20 grudnia, w sobotę o godzinie 15. Szczęść wam Boże! Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim są życzenia. Trzeba taką, takim drzewom, nie, nie.